Pierwsze telefony były z pasji. Śmieszne telefony to zaczęły się od zakładu. Zacznijmy od afery z polską influencerką, która okradła ludzi na 150 tysięcy złotych. Mowa o Pauli Peszko, zajmującej się głównie kryptowalutami, ale znanej także z organizacji różnych obozów rekreacyjnych, sportowych, a w ostatnim czasie także tradingowych. Jak influencer zajmuje się tradingiem i kryptowalutami, to dosyć spory red flag, żeby na przykład nie przekazywać mu swoich środków. Ale tutaj sytuacja wydawała się legitna, bo chodziło o obóz w Tajlandii. Jedna z uczestniczek Instagrama postanowiła nagłośnić, jak ten wyjazd wypalił, albo raczej się spalił, bo w ogóle się nie odbył i kilkadziesiąt osób zostało oszukanych na kwotę około 150 tysięcy. Znacie Paulę Peszko? No to wam powiem, że... Ja powiem tak, oszukać ludzi na 150 tysięcy złotych to trzeba być niesamowitym c***em i kur... Ja nie wiem, czy ta pani pasowuje się w definicję słów, które przed chwilą wypowiedziałem. Okraść kogoś na tak mały hajs świadczy tylko o niesamowicie niskim ilorazie inteligencji osoby, która to robi. Dlaczego? Ty powiesz zaraz, no 150 tysięcy, pieniędzy, coś tam. Słuchaj, w momencie, kiedy kradniesz, okradasz innych ludzi, jesteś skończony. 150 tysięcy złotych to nie są pieniądze, które pozwolą ci powiedzieć, w chuj to mam, że jestem skończony, wypierdalam na Panamę, wypierdalam do Urugwaju, kurwa, ja będę sobie pływał, kurwa, teraz z delfinami, a wy możecie mnie cmoknąć w dzyndzel. 150 tysięcy złotych na dzień dzisiejszy to jest 1/4 mieszkania we Wrocławiu i to nie jakiegoś, kurwa, super, ty. 60 metrów, kurwa, w centrum, jakby, kurwa, nie ma luksusu, kurwa. Nie? Nie ma luksusu. To jest samochód niskiego segmentu z salonu. To jest samochód premium kilkuletni. To są pieniądze, ale to nie są takie pieniądze, kurwa, żeby po pierwsze tracić szacunek samego siebie, bo nie oszukujmy się, w momencie, kiedy kogoś oszukasz, ileś osób oszukasz, to musisz żyć z tym, że codziennie patrząc w lustro widzisz w tym lustrze kurwę. I to jest już ciężkie i to nie jest warte 150 tysięcy złotych. I teraz tak, jeśli uda ci się wypierdolić ludzi na, nie wiem, miliard złotych, no słuchaj, no może widzisz, kurwa, lustrze, nie? Ale ta kurwa ma miliard złotych i możecie kupić. Razem z całą twoją rodzinę, kurwa, i z całą twoją rodziną i na przykład zrobić takie zawody, kto szybciej, kurwa, zjedzie taczką, kurwa, z Hopoku, kurwa, na Słowacji. Mama i córka, kurwa, czy syn i brat, nie? 150 tysięcy, tragedia. A poza tym zarzuty są mniej więcej takie same. Jak oszukasz, nie wiem, 50 osób na 150 tysięcy, to kurwa i tak pójdziesz leżeć na 5 lat, a jak miliard, to nie wiem, kurwa, jest maksymalnie za oszustwa 10. No kurwa, no jak to 150, to wiesz. Więc założenia nie kradniemy, a jak kradniemy, kurwa, to bajońskie sumy. Skupić się za parę set tysięcy złotych, totalnie nieopłacalne. Ponadto, no te już nawet nie miliardy, ale parę milionów, nie jest realne, ale nie tak mocno, to jest jakiś ułamek procenta, że się dorobisz takich pieniędzy. 150 tysięcy złotych może mieć każdy. Jeden będzie miał to szybciej, drugi później. Jednemu to zajmie rok, bo będzie odkładał, kurwa, 15 koła, bo ma jakąś dobrą pracę, cokolwiek. Innemu to zajmie lat 10, ale dorobi się 150 tysięcy złotych, bo może to zrobić. Bycie kurwą za 150 tysięcy złotych nie popłaca. No chyba, nie wiem, że by mi mama umierała, to ja bym okradł każdego z każdej sumy, nie? Ale myślę, że jakbym musiał, nie? To nie miałbym, jakby, no kurwa, sorry, nie? Okradłbym, kurwa, każdą osobę z każdej złotówki, jeśli bym musiał, był do tego zmuszony. Ale tak, żeby, nie wiem, kurwa, kupić se trampki Louis V, czy polecieć, kurwa, na Malediwy, kurwa, okraść, kurwa, ludzi. Wiadomo, najpierw bym spróbował zarobić, kurwa, poprosić, wyżebrać. No, jakby mi się nie udało, to bym to ukradł, jeśli byłaby taka możliwość. A ty już żebrasz? Stary, lepiej wyślij, kurwa, bo wiesz, jaki jest następny krok, nie? Od zajebania jeden krok, nic więcej. Była taka piosenka kiedyś. Pamiętam, jak sobie właśnie tak nuciłem pod nosem. Właśnie oszukała ponad 20 osób na kwotę prawie 150 tysięcy. Kwota ta nadal rośnie. Jak możemy się dowiedzieć ze storek oszukanej kobiety, wyjazd miał mieć dosyć bogaty program, a cały koszt miał wynosić 6800 zł płatne bezpośrednio Pauli na konto. I wszystko wyglądało całkiem nieźle do momentu wpłaty tej kwoty na konto organizatorki, z którą magicznym sposobem nagle utrudnił się kontakt. Co jest ironiczne, to pani Peszko nagrywała nawet TikToki, aby ludzie uważali na skamerów. Dzień dobry, chciałam was tylko ostrzec, nigdy nie poproszę was, żebyście napisali do mnie na tele. A widzicie, na żaden mój trener za dużo, w dużo lepszej ten organizował teraz obóz na Bali. W kurwa fajny program był, ale już się skończył. Okej, okay, kosztował 1300 euro. Miałeś treningi, zwiedzanie tego Bali, oni ogólnie jak wrzucali te filmy, to kurwa trochę mnie dupa bolała, że ten, że mnie nie było. Jakieś kurwa odpoczywanie, zwiedzanie tych wszystkich balijskich rzeczy. Też dużo o treningach ma, nie? Więc jakby kurwa dojebane ten, nie? Jakiś kurwa, nie wiem, to jest skate surf czy wie co? Fajne rzeczy się tu działy. W przyszłym roku planuję polecieć. Jeszcze miałeś tu treningi K1, Muay Thai i tak dalej, nie? Pokój zdawać się na czyjąś organizację, jak możecie lecieć samemu i robić co się chce? Są różne typy ludzi, wiesz? Myślę, że na przykład introwertycy mają ciężko coś takiego zrobić. Jakiś przejebany ekstrawertyk, który się czuje pewnie za granicą, weźmie plecak, kurwa,
i pojedzie bez biletu powrotnego, mając 200 euro, wróci mając 1000 i bawiąc się zajebiście przez 3 miesiące, nie? Ale do tego też trzeba mieć gen, do tego też trzeba mieć charakter, żeby coś takiego zrobić. Ja nie mówię, że ludzie nie mają charakteru, ale po prostu do tego się nie nadają. Więc no, niektórzy chcą po prostu coś pojechać, zwiedzić, chcą, żeby im ktoś pokazał, polecił restaurację. Nie są tacy obrotni. Tam mam na myśli na przykład z dziewczyną czy coś. No ja bym na przykład nie chciałbym samemu zorganizować YOLO wyjazdu po jakimś dzikim kraju, nie? Ja mam takie zawsze myślenie, co najgorszego się może wydarzyć, nie? No to, że zrupają nas tam w dupę, nie? I będę musiał na to patrzeć i akurat bym nie chciał. Zwolę, żeby jakiś lokales, najwyżej powiedział Czekocino, ruchej, Enelino, Enelino i chuj, nas nie rupają wtedy, nie? Złodziej zawsze najgłośniej krzyczy, żeby łapać złodzieja. Czas leciał, a kontakt... Ja się w Warszawie zgubiłam także XD. Słuchaj, ja się też potrafię ci zgubić. Ja mam ja mam na przykład język, jak nie wiem gdzie jestem, to się pytam się, ma gdzie jestem. I oni na przykład mówią, na Rakowieckiej, za chwilę będziesz zeznawał, pan prokurator już jedzie. Mówię, a no kilkukrotnie tak miałem. Tak z organizatorką w ogóle się nie poprawiał. Jak wynika ze słów oszukanej, na tydzień przed wyjazdem odpowiedzi były wymijające. Nie było od nich żadnej konkretnej odpowiedzi. A na 48 godzin przed wyjazdem... Ale ja serio, ja wtedy nie widziałem, nie słyszałem, jak byłem to spałem, naprawdę, nie? Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Zdezorientowani uczestnicy po zdaniu sobie sprawy z tego, jak bardzo są zlewani, postanowili na własną rękę poszukać jakichkolwiek informacji o wylocie na lotnisku, by dowiedzieć się, że dana linia lotnicza ich nie obsługuje, albo ich nazwiska nie widnieją na możliwej liście rezerwacji grupowej. Po przeczytaniu kilku nazwisk naszej grupy, pani na infolinii poinformowała mnie, że żadne z nich nie istnieje, nie widnieje na żadnej rezerwacji grupowej. W takim wypadku ludzie uderzyli do rodziny pani Pauli, która stwierdziła, że laska ma problemy z hazardem, a jak ktoś się z nią nie zgadza, to wykreśla go z życia. Na mniej niż 24 godziny przed wylotem przyszła łaskowa wiadomość od pani Pauli, mówiąca o tym, że przeprasza za brak kontaktu, miała zawirowania i problemy zdrowotne, wyjazd się jednak nie odbędzie, pomimo jej walki o to, by doszedł do skutku. A w ogóle to ma zablokowane konto i może dostawać kasę, ale nie może jej wysyłać z powrotem. Mogę otrzymywać na konto, ale nie mogę nic z niego wyciągnąć. No, nie mogę wysyłać kasy. Do sprawy odniósł się także były przyjaciel influencerki, który jak się okazało wraz z rodziną również został przez nią oszukany. Ale nie mi się, ona nie jest influencerką, ona ma 12 tysięcy followów na TikToku. I teraz tak, czy dziwi mnie, że jakaś lampucera oszukała ludzi, która jest no name'em w sumie? Nie. Dziwne by było, jakby wujek was na przykład oszukał na coś. Wujek by tego nigdy nie zrobił. Daliśmy się tak oszukać Pauli P. Obiecała nam wyjazd. Ja wraz z żoną bilety kupiliśmy już w lipcu. Paula u nas mieszkała. Teraz jakie plany na jakiś wyjazd z chłopakami? Tak, golimy, ale będziemy taki odcinek nagrywać w Nowym Jorku, że każdy sobie zamontuje taki, tak zwaną natsu sobie zamontuje w odbytku, a ja będę miał to wszystko na Bluetoothu i będziemy na przykład, wiesz, na Times Square, na tych wszystkich jakichś tych. Ten ja wam będę wibrował w dupce. To jest taki pomysł. Co takie drogie? Kurwa, człowieku. Byliśmy z nią bardzo blisko. Jak można było się spodziewać, konto naszej głównej zainteresowanej nagle zniknęło z Instagrama, bo po lekkim nagłośnieniu sprawy zaczęły zgłaszać się kolejne osoby pokrzywdzone. Jeżeli wierzyć doniesieniom, zebrało się ich około 60, a bardzo możliwe, że znajdzie się ich ponad 100. Jesteśmy w temacie złodziejstwa, to pogadamy o ogromnej zagranicznej aferze pomiędzy jednym z największych twórców technologicznych na YouTube, czyli Jerry Rick Everything, a największym producentem case'ów do telefonów na świecie, czyli Casetify. Company worth probably close to $1 billion. Stealing my stuff. Casetify miał współpracę z takimi gigantami jak Drake czy Kylie Jenner, więc biedy nie klepią albo przynajmniej na marketingu nie oszczędzają, ale wybuchła kserokopiarska afera dotycząca ich przeźroczystych case'ów mających przypominać wnętrze telefonu czy laptopa, których grafikę Casetify chamsko przekopiowało od mniejszej firmy produkującej case'y, czyli D-Brand, z którą współpracuje Jerry. I miliardowa korporacja nie tylko podjebała grafiki, ale nawet nie chciała im się zamawiać produktów, które kradli i lecieli przez lata na kopiuj wklej ze strony D-Brand, kradnąc zdaniem Jerry'ego łącznie dziesiątki tysięcy godzin ciężkiej pracy grafików. We've officially filed a federal lawsuit against Casetify for copyright infringement. Okradziony D-Brand wstawiła na swojego Twittera kilkanaście przykładów chamskich plagiatów albo minimalnych zmian na zasadzie spisania pracy domowej od kumpla z ławki. I pomimo tego, że te chińskie kserokopiarki sprzedawały obiektywnie gorszą wersję grafik stworzonych przez Jerry'ego, to jeszcze kasowali za te produkty dwa razy więcej. Gdzie jedynym co tak naprawdę zrobili było nieudolne usunięcie nazwy swojego konkurenta z ukradzionych grafik.
trafik. A nieudolne dlatego, bo pozostawili na tych case'ach masę inside'owych nawiązań do na przykład firmy Dbrand. Takich jak na przykład ich datę stworzenia, co jest niepodważalnym dowodem na to, że chamsko ukradli te grafiki. Przy okazji sprzedaży tych podpieprzonych case'ów mieli jeszcze dosyć sporo ciekawych padek graficznych na swojej stronie, bo oni dosłownie robili screena ze strony Dbrand i wklejali to na swoją stronę. Co ciekawe, to Casetify zamiast się po prostu przyznać do zarzutów i uniknąć tym samym kilku lat złego PR-u, zaczęli zgrywać ofiarę, puszczając suche oświadczenie, które w skrócie można nazwać "jo nie chciał, jo nie wiedział" i "proszę nie dedosujcie naszej strony". I chyba najlepiej reakcję społeczności na ten PR-owy statement przedstawia twitterowe okienko z kontekstem, gdzie językiem faktu zostało dopowiedziane, że Casetify użył designu konkurencyjnej firmy z minimalnymi zmianami bez żadnego poszanowania do ich pracy czy praw autorskich. Ludzie w komentarzach przytłaczającej większości wspierają Jerry'ego i nie znalazłem nawet jednej negatywnej opinii na temat jego działań. I co, kibicuję, żeby pozew jak najszybciej dobiegł końca, bo dawno nie widziałem, żeby ktoś w tak bezczelny sposób skopiował czyjąś pracę. Ja pamiętam, jak kiedyś reklamę GPS-a nagrali, ktoś mi kadry zapierdolił. Teraz o postaci przez jednych uwielbianej, a przez drugich znienawidzonej, czyli Elon Musk, wypuścił przedwczoraj te długo wyczekiwane cybertrucki. I szczerze, dawno tak brzydkiego samochodu nie widziałem, ale nie dzisiaj o tym będziemy gadać, bo Elon udzielił wywiadu dla The New York Times, gdzie był konfrontowany za swoje poparcie antysemickiej teorii na Twitterze. I w zasadzie przeprosił za swój wpis, powiedział, że nie do końca o to mu chodziło i sprostował to wszystko, tyle że media nie wzięły tego pod uwagę. I should not have replied to that particular person and I should have written in greater length as to what I meant. But those clarifications were ignored by the media. Potem temat szedł na konsekwencje jego wpisu, czyli m.in. wycofanie się reklamodawców z Twittera, takich jak Disney. Szefem Disneya jest Bob Iger, pochodzący z żydowskiej rodziny. I ton Elona zmienił się o 180 stopni i stwierdził, że reklamodawcy mogą się jak chcą go szantażować o kasę. Przy tym jeszcze pozdrawiając Boba. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope they stop. Don't advertise. You don't want them to advertise? No. If somebody's gonna try to blackmail me with advertising, blackmail me with money? Go f*** yourself. Go f*** yourself. Is that clear? Następnie CEO Twittera, czyli pani Linda, napisała ten wpis. Platforma pozwala na niezależne informacje i może być to dla niektórych niekomfortowe. Są platformą pozwalającą ludziom na podejmowanie swoich decyzji i ich misją jest wolność słowa. Na koniec jeszcze podziękowała reklamodawcom, którzy z nimi zostali. I wiadomo, społeczność Muska stanęła za jego słowami, popierając narrację, że wielkie korporacje próbują go szantażować i prześladować za wolność słowa na swojej platformie, a drudzy twierdzą, że to są głupoty. Jak wizerunkowo wielkie korporacje nie odpowiadają reklamy na danej platformie, to mają pełne prawo się z niej wycofać. I nie ma w tym jakiegoś drugiego dna, ale Muskowi wizerunkowo odpowiada narracja męczennika wolności słowa dręczonego przez wielkie korporacje. Jak się to rozwinie biznesowo dla Twittera, to zobaczymy. Was będę wszystkim na bieżąco informował. Czy można powiedzieć, że jestem Elonem Muskiem z Polski? Jestem takim Elonem Muskiem po roku w Polsce? Czy jestem takim polskim Elonem Muskiem po roku bez YouTube'a? Coraz ciężej w ostatnim czasie o jakieś pozytywne newsy z polskiego podwórka. Zaczynając od sytuacji z Gabrielem Sewerynem, było też głośno o śmierci 14-latki z wyziębienia w Andrychowie lub 30... Nowe informacje w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Są dwie wersje zdarzeń, nie próbowali nawet tego. We wtorek w Andrychowie zmarła 14-latka, która przez kilka godzin leżała pod jednym ze sklepów w centrum miasta. Nikt jej nie pomógł. Policja twierdzi, że informacja o zaginięciu dziewczyny wpłynęła do komisariatu policji kilka godzin po tym, jak jej ojciec stracił z nią telefoniczny kontakt. Inną wersję przedstawia pan Rafał, przyjaciel rodziny, który odnalazł Natalię. To bzdura. Z tego co mi wiadomo, jej ojciec zgłosił zaginięcie po godzinie 9. Poszedł na komisariat. Jeden z dyżurnych policjantów wypytywał o szczegóły, a drugi miał go uspokajać, że może córka spaceruje po galerii, twierdzi mężczyzna. Oświadczenie w tej sprawie wydał sklep Aldi, w pobliżu którego nastolatka została odnaleziona. A co, 14-latka jakoś się powiedzmy zgubiła, to już nie jest ważne, i siedziała pod sklepem i na skutek wyziębienia umarła? Nie mogła wejść do tego sklepu? Nie mogła kogoś poprosić o pomoc? Czy ona miała 14 lat, nie 2. Zemdlała? O kurwa. Szła troszkę za słabo, ona się źle poczuła. I leżała pod sklepem przez parę godzin i każdy miał to w chuju? Ja pierdolę. Jak można się kurwa człowiekiem leżącym kurwa pod sklepem nie zainteresować? Jeszcze kurwa tak młodą osobą, która nie widzi, że nawet kurwa wiesz, to nie jest pan żul, który se żyje na ławce. Ja pierdolę kurwa, co jest z wami ludzie? Ja pierdolę. Kurwa, no ludzie, o, nie no kurwa, zwracajmy tak uwagę kurwa na takie rzeczy, no ja pierdolę ty. Podobno przesypał ją śnieg i nie było jej widać do końca? Ile tego śniegu musiało napierdolić, co ona kurwa, a od kiedy Andrychów jest kurwa na Syberii? Jest kurwa biegun kurwa północny czy co? W Laponii kurwa? Była? A z drugiej strony pomyślcie może o tym, bo to nigdy nie wiadomo. Macie na iPhone'ach na pewno, na Androidach pewnie też są takie aplikacje. Wiem, że, bo ja nie mam Androida, ale no, na pewno. Macie na przykład taką aplikację jak Znajdź. Wymieńcie się kurwa z rodzicami. Ja wiem, że kurwa może coś tam kurwa, jak nie pójdę, zarwę dwie lekcje czy coś, ale kurwa
No w takiej sytuacji coś się dzieje, kurwa, i mamusia widzi, że jesteś 2 km, kurwa, przychodzi i tam z dokładnością do 2 metrów, no to ona już cię, kurwa, znajdzie, nie? I może to też zadziałać w drugą stronę, nie? Twoja babcia zasłabnie, mamie się coś ten, nie daj Boże, oczywiście, nie, obyście nigdy z tego nie musieli korzystać. No ale są teraz technologiczne rozwiązania takie, że jakby można było, można sobie pomóc w niektórych sytuacjach. Dlaczego rodzice mają mieć, gdzie jestem? Bo nie wiem, kurwa. Jesteś ich dzieckiem i podejrzewam, kurwa, że cię nie będą stalkować, a jak sobie, jak cię, kurwa, potrzesz i zapierdolisz głową, kurwa, w ten pusty kaczy ryj, to być może jeszcze ci pomogą. Ja widzę, że mój syn jest, ma AirTaga i fajnie. AirTag, kurwa, do plecaczka i jest okej. Okay. Do kurteczki tutaj. Ale mam 41 lat, nie będę dawał opcji rodzic, co będzie mi udostępniać instalowanie aplikacji. To daj swojej dziewczynie, no kurwa, daj komuś. I nie wiem, wy kurwa, to znak dla mnie popierdolę, kurwa, prywatność, coś tam, kurwa. Co ma wiedzieć? Ma nie wiedzieć. Wy, kurwa, robicie, kurwa, w Al-Kaidzie po godzinach, kurwa, czy co? Żeby wszyscy tacy, kurwa... Wy serio myślicie, że kogoś, kurwa, interesuje wasze życie? Już tak, kurwa, już... Zejdźmy już, kurwa, na ziemię, nie? Stary, ty, ja, kurwa, twój brat, twoja stara i tak dalej, to jesteśmy statystyką, ty. Nie wiem, kurwa, twój dziadek brał, kurwa, udział, kurwa, w operacji Manhattan? Jest, kurwa, w marynarce wojennej, kurwa, jakimś Navy Sealem, kurwa, chuj wie kim? Generałem, kurwa, który wypowiada? Nosi, kurwa, kody nuklearne, kurwa, Kremla? Jakby, kurwa, stary, w chuju to mają te firmy, nie? Poza tym one i tak, kurwa, wiedzą, gdzie jesteś. I nie po to, bo, kurwa, ktoś siedzi, kurwa, patrzy, kurwa, z kim dzisiaj rozmawiałeś, tylko ze statystyki robią. Stary, jesteś statystyką, jakby nic to nie zmieni. Lub 30-latku, który w centrum miasta bez powodu kopnął kobietę. Kolejna sytuacja brzmi co, jak... Co o tym Wrocławiu się, kurwa, dzieje? Idę to zobaczyć. Nie no, tak nie będziemy robić we Wrocławiu. 30-latek centrum Wrocławia podszedł do kobiety i bez najmniejszego powodu potężnym kopciakiem przewrócił seniorkę. Następnie odszedł, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Kurwa, jaki debil. Znaczy, to widać, że był na coś wkurwiony czy coś, bo go, kurwa, nosiło. A jak możesz, kurwa, wyładować, kurwa, gniew, kurwa, na jakiejś losowej babci, która idzie, ty? Polecajcie nam, jeżeli sprawca ataku w jednym z wrocławskich mieszkań przed funkcjonariuszami próbował się jeszcze ukryć w Pawlaczu, kryjówki trafił prosto do aresztu, gdzie decyzją sądu spędzi kolejne 3 miesiące. Zapomniane przestępstwo grozi mu karę do 5 lat więzienia. Jakby, kurwa, bym mu dał 5 lat, kurwa. Jak to jest jakby górna granica? 5 lat, kurwa. Jakby jesteś debil. W Pawlaczu się jeszcze ukrył, kurwa. Nie no, po chuj tacy ludzie żyją, ty, jakby po co? No kurwa, ja też mogę iść po ulicy kogoś kopnąć, kurwa, tylko nie jestem pierdolnięty, ty, kurwa. Jak możesz, kurwa, I kurwa zbutować losową osobę. Jak potem ludzie mają się, kurwa, czuć safe, kurwa, na ulicy? Czy rozumiem, był wkurwiony, jakby to pewnie, kurwa, taka jest narracja, kurwa, nie wiem, kurwa, jego dziewczyna, kurwa, pani mu źle resztę wydała, ty jesteś pierdolnięty, człowieku. Nawet jakby ci, nie wiem, kurwa, ktoś jakąś niemiłosierną krzywdę zrobił, to co ta pani jest winna, ty? Bo jeszcze jakiś typ, co trzeba wywrócić do policjantów? To ja alert LGB dzisiaj dostałem, przeczytam wam. O 3:00 w nocy zostałem taki. Uwaga, poszukiwany niebezpieczny mężczyzna. Może być uzbrojony. Zachowaj ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. W razie kontaktu dzwoń na 112. Mężczyzna 44 lata, 170 cm. Szczupła budowa. Kilkudniowy zarost. Blond włosy zaczesane na prawą stronę. Okulary. Ciemna kurtka z kapturem. Kolorowa chusta. 11:30. Uwaga, policja odwołuje poszukiwania mężczyzny podejrzewanego o usiłowanie zabójstwa. Został zatrzymany. I co on zrobił? Który w centrum miał... Kolejna sytuacja brzmi jak rodem wyjęta z amerykańskiej szkoły. W zespole szkół powiatowych Kadzidle doszło do ataku nożownika w szkole. Sprawcą, jak się okazało, był 18-letni uczeń owej szkoły. Media ustaliły, że mężczyzna wtargnął na lekcję i zaatakował 2 osoby. Dziewczynę zranił w okolicy brzucha, a chłopca w szyję. Dodatkowo poza dredem szkoły dopuścił się ataku na 3 osobę. Wszystkim została w porę udzielona pomoc, okay, i przeżyli. Jedna osoba musiała natomiast zostać przetransportowana śmigłowcem i wymagała interwencji chirurgicznej. A w mniej niż 2 godziny po całej tej sytuacji 18-latek został zatrzymany. Portal PAP przeprowadził rozmowę z jednym z rodziców uczennic szkoły, który przyznał, iż już wcześniej były z nastolatkiem problemy. Cała sytuacja, choć potworna i dla wielu osób traumatyczna, pokazuje, jak ignorancja wcześniejszych problemów może doprowadzić do realnego zagrożenia życia lub zdrowia swojego lub osób z otoczenia. W polskim systemie edukacji pomoc psychologiczna w szkołach powinna być od ręki, a nie tylko w skrajnie kryzysowej. A mi nikt nigdy nie pomógł. I siedzę smutny. Tylko patrzę, kiedy się będę mógł zabrać. Sytuacjach, których to niestety wśród dzieci i młodzieży jest coraz więcej. Fris po ostatnich kontrowersyjnych tweetach, w których stwierdził, że wszystkie social media powinny być płatne, ponownie zaskoczył widzów. Od kilku dni na kanale Gen Z trwał ten cały finał w Afryce i wszystko fajnie, tyle że 2 ostatnie finałowe odcinki zostały zamknięte do obejrzenia za płatnym paywallem. Na podobnej zasadzie jak pay-per-view we Freak Fightach, kosztuje to 34 zł na miesiąc, bo jest to po prostu subskrypcja z dostępem do dużej platformy z internetową telewizją i decyzja mrożona nie spodobała się widzom.
gdyż tegoroczny finał Gen Z był mocno promowany tymi dziwnymi filmikami z zaszyfrowanym przesłaniem, żeby na koniec wszystkim podekscytowanym widzom takiego fuckera pokazać i zostawić dwa finałowe odcinki. To jest wał, stary, taki owała. Tak zwany gest Kozakiewicza. I dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, to podczas Igrzysk Olimpijskich, a zresztą kurwa, poczytajcie sobie. W największej grupie fanowskiej ekipy pojawiły się takie komentarze. Dla mnie jest to żałosne, takie właśnie jest podziękowanie za ten kolejny rok sławy, który mają dzięki widzom. Nie jestem w stanie tego zrozumieć i trochę się zawiodłam, nie każdy jest w stanie opłacić tą platformę, a zapewne większość bardzo chciałaby to obejrzeć. Na Twitterze pojawiły się głosy, strasznie dziwne, dosłownie wrzucając coś takiego za paywall, wystawiają się na zarzuty, że robią wszystko dla pieniędzy. A dlaczego kurwa robią? A nie żeby robić ciekawy content dla widzów. Ile wy macie lat, ty? Przecież wprost Gen Z, Team X czy jakieś inne, to jest projekt, który polega, możesz to wyczytać między wierszami, nie musisz być kurwa Sherlockiem Holmesem. Projekt, który polega na tym, żeby widzowie poniekąd wybrali sobie kogoś, kto im będzie reklamował rzeczy, z których oni będą mieli pieniądze. Jakby na tym polegają te projekty. Jaki to kurwa content dla widzów? Wy naprawdę myślicie, że oni na przykład kurwa lubią być skuci kajdankami przez 24 godziny? Albo jeść tylko zielone jedzenie przez 2 dni? Albo super im się żyje, jak robią 5 milionów kroków w 10 godzin? Ja ogólnie też dużo rzeczy dla pieniędzy robię, nie? Więc no. Owszem, trzeba jakby znaleźć ten balans. Jakby zadzwoniła do mnie Nivea, to po pierwsze bym się zdziwił, a po drugie nie wziąłbym kurwa kremu, żeby sobie ciapać na mordę, bo codziennie tego nie robię i nie jest mi to potrzebne. No chyba, żeby dużo pieniędzy zapłacili. No nie, no ale jakbym nie zrobił tego, ale jakby zadzwonił do mnie Marlboro, kurwa, Sergiusz, bo palisz Marlboro, niby nie można tego lokować, kurwa, ale ty jakoś to wymyślisz, to mówię, kurwa, zajebiście. I wtedy jestem solidarny. Będziemy umierać tak samo, na raka płuc, ale kurwa together. Apes together strong. Ja na przykład chciałbym mieć deala z Shellem, żeby mi benzynę, żebym dostał taką kartę paliwową, żebym nie musiał na benzynę płacić. Z oponami jakimiś, na przykład Michelin, żebym nie musiał płacić za opony. Najlepiej to jakbym był ambasadorem BMW, żeby mi wymieniali samochód co jakiś czas, jakąś emeczkę. I to by było zajebiste, nie? To są rzeczy, które jakby polecam, lubię i jakby kurwa to jest wtedy współpraca bezinwazyjna. Żeby w rowie leżeć? Jeszcze nigdy nie leżałem w rowie. Ja nie jestem twoim ojcem, który kurwa po biesiadzie urodzinowej kurwa przez 4 dni dochodzi do siebie. Ogólnie 4 dni dochodzi, bo mu się kurwa ciężko po 4 promilach właśnie z rowu wykaraskać. No nikt mu też nie kazał wracać rowerem kurwa z popijawy, nie? Ludzie myślą, że youtuberzy to nadal ziomki z pasji robią. Przecież teraz absolutnie każda osoba 99,9, więc mogę generalizować, bo znajdzie się jeszcze jakiś kurwa ziomek, który chce sobie spróbować, ale i tak w domyśle raczej każdy ma, że może krótko, długoterminowo, być może. Może będzie, jak nie będzie to trudno, jak będzie to super, jakiś hajs z tego. Internet z pasji to się robiło kiedyś. Pamiętam, jak to robiłem. Wkładałem to w to serce, zaangażowanie, to było moje hobby, to była moja pasja, a potem potem Bezi przeczytał, kurwa, na kanale, nie wiem, ale się dowiem, jakieś te swoje, kurwa, psychoanalizy i się nagle okazało, że to nie było pasja, że to była patologia, a zaczynało się na pa. Może pomyliłem pasję z patologią, ale wtedy czułem, że się rozwijam. Kiedyś to było. Śmieszne telefony były z pasji? Śmieszne telefony to zaczęły się od zakładu. Ale żeby nie było, że na przykład, że ktoś sobie pomyślał, siedział z w Hiszpanii i robił patologię w Polsce przez internet, to pragnę tutaj zaprzeczyć tym spekulacjom, bo ja chodząc do liceum na przerwach czasami dzwoniłem do Vodafonu albo do jakichś innych firm w Hiszpanii i też odpalałem niezłe cyrki. I zbierała się grupka kurwa 10, 15, 20 osób i słuchali, jak rozmawiam z jakąś tam osobą. Tylko z racji tego, że po hiszpańsku jeszcze potrafiłem naśladować wymowę i akcent różnych grup etnicznych, to było to śmieszniejsze, na przykład jak dzwoniłem jako jakiś Mohamed z Algierii i pani mi kurwa w Movistarze tłumaczyła, jak mam telefon włączyć, nie? Albo jak dzwoniłem jak kurwa Wladimir z Rosji, a też jeszcze akcent południowoamerykański całkiem dobrze mi wychodził, jeszcze takiego wsioka kurwa spod granaty potrafiłem udawać, było tam parę takich. Ja z pasji nagrywam codziennie od roku filmy z gry pod odcinkami, mam max 10 wyświetleń. Myślę, że nie robisz tego z pasji, robisz to z nadziei. Ale nie mówię, że to jest złe. Najprawdopodobniej jakby jakiś twój odcinek zrobił 500 wyświetleń, to bardzo by cię to ucieszyło. Bo to tak jest. Na początku robisz nowe rzeczy, ale fajnie jak to idzie, kurwa, jakby widzisz, jak to rośnie, nie? To jest analogicznie z dzieckiem. Mi się dzieci na początku to takie... Wszyscy się jarają tymi takimi dziećmi, kurwa, co jeszcze nie chodzą i są słodkie. Kurwa, nienawidzę takich dzieci. Każdego jednego. Jak już zaczyna chodzić, coś do ciebie powie, wiesz, coś se rozkmini, próbuje na przykład w wieku 4 lat cię zrobić. Jakby wiadomo, że jego pojęcie o świecie jest fatalne, ale ja na przykład doceniam, że w ogóle spróbował, że sobie w tej małej głowie ten jego mały umysł
zbuda jakąś historię, którą opowie, żeby tu spróbować coś zyskać, nie? Więc ja na przykład przez Nikodema bardzo często się mu specjalnie dawałem w chuj zrobić, nie? Jakoś mnie tak próbował podejść, oszukać, ja widziałem, że to już ten, ja mówię, ale chociaż spróbował, nie? Więc raz mówiłem nie, a raz było, żeby też nie podcinać skrzydeł, nie? Kreatywność i tak dalej musi być na wysokim poziomie. A nie żeby robić ciekawy content dla widzów. No i brak oznaczenia reklamy i współpracy. Wstawiać wszystko na YouTube, żeby potem brać hajs za finał. Standardowo pojawiło się też wiele głosów na temat jeba... kasy dzieciaków. Jednak ruch Gen Z może mieć całkiem ciekawe skutki w przyszłości. Jeśli finał za paywallem dobrze się sprzeda, to może więcej firm czy twórców będzie stosować takie rozwiązania. Na przykład Federacje Freakowe, robiąc konferencje w cenie pay-per-view. Jednak na początku swojej działalności na taki ruch zdecydowała się Gala Naimana i decyzja okazała się być fatalna. Odbiór tego pay-per-view freezowego też jest średni. Ogólnie to chyba dosyć normalne, że ludzie nie lubią, kiedy coś darmowe zmienia się nagle na płatne. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie w komentarzach. Znaczy wiecie, bo ja uważam tak, jest wystarczająco dużo, jest bardzo dobry hajs teraz na YouTubie. Jest kilkukrotnie wyższy niż za moich czasów, a to było rok temu. Przekosmiczne pieniądze są teraz z wyświetleń. W kurwa dusze są. Finał w Afryce pewnie kosztowny jest. Wysłać tam ekipę, wysłać tam sprzęt, robić tam rzeczy na miejscu. Zakwaterowania, kurwa to, tamto, sramto. Jest to trochę wykluczające moim zdaniem. Jeszcze jakby to był content kierowany, wiesz, jakby to Budda robił, gdzie ma starszą publikę. Problem z tymi dziećmi ogólnie, do których oni kierują swoje treści, jest takie, że dziecku się sprawia ci przykrość odmówienie dziecku. Wszędzie chcą cię wydoić, nie? Jak masz dziecko, wszędzie chcą cię wydoić. Dziecku się mydli oczy klockami, kurwa, pluszakami, samochodzikami, Hot Wheelsami, drożdżówkami, cukierkami i tak dalej. I to nie jest tak, że kurwa, jednorazowo trzy dychy każdy ma. No bo jak nie masz w tym miesiącu, będziesz miał w kolejnym. 30 zł to naprawdę to jest godzina, dwie godziny pracy, nie? Jakby różne ludzie mają wydatki i tak dalej, ale 30 zł kurwa w skali życia to jest chujnie pieniądz, nie? No nie jest, że musisz kurwa 5 dni pracować na coś takiego. No ale tu kup to, tu kup kurwa zeszyty 4 razy droższe, tu kup koszulkę, tu kurwa kup to, tu kup napój z witaminami, tu kup donata. Nie wiem, mogli sobie to odpuścić. Ja myślę, że mógł sobie to freeze odpuścić. Ta decyzja, którą podjął, nie broni się jakby nigdy. Nigdy się nie obroni ta decyzja, bo jeśli ludzie widzą, że jesteś w stanie robić bardzo duże projekty u siebie na YouTubie, to czemu nagle chowasz to za paywall? Zawsze ktoś przyjdzie i powie, Budda potrafi kupić samochód za 1 000 000 zł, wrzucić w tuning 500 000 i wrzucić to w 30-minutowym materiale. I robić tak kurwa cały czas, to jakby nie jest tam jakiś kurwa bonus, nie? Jakaś abstrakcja. To czemu ty nie możesz? Prisma fuj liczy teraz na hejs tego projektu. Ja tego projektu nie oglądam, jest mi on obojętny, nie?